Już w pierwszym wieku przed naszą erą rzeźbiarze greccy, tworząc posąg Afrodyty, zwracali uwagę na możliwość istnienia nieprawidłowości piersi. Odkrycie papirusu z 1500 roku przed naszą erą w Tebach pokazuje, że wiedza na temat guzów piersi sięgała ponad 3000 lat przed Chrystusem. Lekarz Inhotep opisywał złośliwe guzy piersi jako twór bąbelkowaty, rozprzestrzeniający się, twardy i zimny. Istnieje stara grecka legenda o Pandorze, która rozpoczyna się, gdy Prometeusz kradnie bogom ogień. Ludzie, dostając go, stają się nadmiernie dumnymi, za co sam Zeus postanawia ukarać ich i skruszyć. Nakazał Hefajstosowi ulepić z gliny poranną dziewicę. Afrodyta ozdobiła ją pięknością, Atena mądrością, Hermes kłamstwem, za czym sam Zeus tchnął w nią życie. Zaprowadzona do Epimeteusza, brata Prometeusza, została jego żoną. Po sagu Pandora otrzymała szczelnie zamkniętą glinianą puszkę, którą Epimeteusz i Pandora z ciekawości otworzyli. I oto w tej samej chwili wyfrunęły na świat i rozleciały się między ludzi najprzeróżniejsze choroby ciała i duszy. Na dnie puszki jedna tylko rzecz została – nadzieja. A naszą dzisiejszą nadzieją jest mammografia.